notatki? Nie mamy żadnych. To nie problem. Super kod prędkość. Nie ważcie się wytykać mnie palcem. Miałyście robić to, co wam każę. Jak? Łapcie ich. Dobra, piżamersi. Przyszedł czas zabrać motyle do domu. Delikatnie. Cześć, motylki. Chcecie lecieć razem ze mną? Polećmy tędy. Patrzcie na moje kolory, motylki. Chodźcie, chętnie wam pokażę. Co? To właśnie lubicie? Tak, Milusio? Dokładnie tak, Luno. I ja też zamierzam tak robić. Bardzo was przepraszam za wcześniej, motylki, ale przyniosłem wam tyle kwiatów, ile znalazłem. Macie, lećcie proszę z nami. Świetnie! Wspaniale, motylki. Dziękuję. Co? Mój Luno Magnes się zaciął? Stop! Motyle! Nie lećcie z nimi! Ćmy? Gdzie jesteście, ćmy? Na co wy czekacie, ćmajdy? Łapcie ich! Rozkazałam wam! Bezużyteczne robale! O! Hej, ćmy! Też z nami lecicie? Bardzo byśmy chcieli. Tak, obiecuję, że będę dla was miły. Nie, 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 nie! Teraz już nikt mi nie będzie pomagał! To takie niesprawiedliwe! Hej, normalnie prawie zrobiło mi się jej żal. Wszystko będzie dobrze, Sovello. Złapaliśmy cię. Codboy? Gekson? Przepraszam. Chciałam pokazać wam, że umiem grać w nogę. Ale przecież my o tym wiemy, Sovello. I byłabyś jeszcze lepsza, gdybyś podawała. Masz rację. To gra drużynowa, a my jesteśmy drużyną. Czas być bohaterem! O! Musimy jakoś wydostać Sovellę z tej piłki. Trzeba ją przebić. Może jakimś naprawdę dużym, spiczastym czymś. Może masztem, który stoi przed muzeum? Gekson, poturlaj piłkę. Codboy, idź przodem i nim kieruj. Gdzie są te nieznośne pidża śledzie? Tędy, trochę w lewo. Uważaj! Na lampę. Wracaj do mnie! Nie! Hej, dlaczego zwolniliśmy? To Luna i jej... Luno Magnes jest zbyt silny! Już wiem! Musimy współpracować! Gekson, użyj gekosiły! Codboy, użyj kota prędkości! A ja użyję super sobiego wiatru! Pidżamersi! Bezużyteczny grab! A teraz przebijmy tę lunopiłkę! Super gecko siła! Lepiej poturlajmy ją najszybciej, jak się da! Jasne! Co wy wyprawiacie? Nie! Roboty! Czas być bohaterem i pozwolić wam pomóc. Super kod prędkość! Ale jeszcze fajniej będzie, jeśli pomożecie mi jako super bohaterowie. A Maja to teraz... Sovella! Greg to teraz... Gekson! Czyli Pidżamersi! Musimy dotrzeć do superkomputera Romea. Jeśli go zatrzymamy, będzie po robotach. Zróbmy to! A? Pomóż reszcie robotów, Robokocie! Nie! Natalia! Jak poznam prawdziwego Geksona i Sovellę? To ja jestem Sovella. To ja jestem Gekson. Nie, bo ja... Nie, ja! Co powiesz na to, koteczku?
Nie możesz ich odróżnić! Może te roboty mają supermoce, ale to nie są moi przyjaciele. Sovella, Gexon, łapcie! Tak, kopiąca taczka! A teraz świstobrót! Ha? Widzisz, Romeo? Potrafię ich odróżnić. Gotowi na coś specjalnego? Ha! Zatrzymaj ich! Cokolwiek zrobią, zatrzymaj! Bardzo zły robot zatrzymał małego, biednego Kiciusia. A teraz ich zwiąż! Spokojnie, moc błyskawicy was uratuje. Ale błyskawica przecież nie istnieje. To postać z komiksu. Błyskawiczny wykop i Kroksa! Jak miło, że wpadłaś. Czas wrzucić cię tam, gdzie twoje miejsce, robocie. Nie, wypuść mnie! Co za bezużyteczny trik. Sovello, wszystko gra? Tak, przepraszam. Czemu próbowałam udawać błyskawicę? Jestem Sovella. Teraz Romeo zabierze najcenniejsze książki w mieście. Już je zabrałem! I już niedługo będą w nich tylko moje zdjęcia. Szybko, biegnijmy za nim. Dogonimy go w kodałcie. Okej, i tym razem użyję moich własnych sowich mocy. Czas być bohaterem! Ale po co jej ta książka o błyskawicy? Sowi wzrok! Okej, mały ptaszek powiedział, że jesteś... tam! Kotauto, za krzak! Niezłe wyczucie czasu. Masz, teraz idź między te drzewa i ją rozciągnij blisko ziemi. Jeśli mamy zatrzymać Romea, to najpierw musimy zająć się tym jego robotem. Co dalej, Sovello? A teraz wspaniała Sovella użyje swoich własnych wyjątkowych mocy. Najpierw super sobie skrzydła. A teraz sobie wzrok. Juhu! Patrz, Romeo! Nie masz jeszcze mojej ulubionej książki. Co? Łapią, robocie! Musisz się trochę bardziej postarać. Już to ogarniam. Nie, wcale nie! Jak tylko się odbijesz, to... Co ty wyprawiasz, ty niezwłaszczy kociaku? Kotboj, oddaj mi już ten skokodurzel! Ja dam radę powstrzymać Romea! Nie, Gexon! Tylko ja! Kotboj! Dobrze! Jeśli nie dasz mi skokodurzela, to w takim razie użyję lotpaka! Nie, Gexon, uważaj! Ten lotpak jest bardzo niebezpieczny! Tylko mi go nie zepsuj, obślizgła jaszczurko! O nie! Gexon zrobi sobie krzywdę! Trzeba było pozwolić mu wziąć skokodurzel. Kotboj, pomóż! Spokojnie, Sovello, zaraz się uwolnię! W końcu! Super sobie skrzydła! Sovello, ten lotpak dość ciężko... Ha! Nareszcie mam swój lotpak! A teraz przejmę kontrolę nad światem! Okej, powinienem zacząć od nieboślizgo gąbki? Albo może od ścisko tronu? A, chwila! Miałem użyć nichodmucha! Jestem genialny! I co teraz zrobimy? Mam już pomysł! Wydaje się, że w tym całym byciu silnym, to my jesteśmy lepsi. Z
Spokojnie, Gekson, załatwimy to. Nie, dam radę. Chcesz kogoś silnego do poćwiczenia, nocny ninjo? Szykuj się na mnie. Oj, błagam. Pokonam cię jednym palcem. I to tym. Super ninja ludki, brać go! Gekson! Biegniemy! O, patrzcie! Mamy nowy sprzęt do ćwiczeń. Co? Wspaniale, ninja ludki! Jesteście coraz silniejsze! Wkrótce będziecie mogły pokonać każdego na świecie! Oczywiście poza mną! Gekson! Nic ci nie jest? Nie, ale wszystko nam popsułem. A chciałem pokazać wam, że jestem silny. Przecież my to wiemy! Teraz nigdy nie odzyskamy tego sprzętu sportowego. Powinienem pozwolić wam pomóc. Teraz super ninja ludki są tak silne, że nikt ich nie zatrzyma. Szczególnie wszystkich naraz. Właśnie! Ninja ludki są silniejsze, gdy walczą razem. Ale my również. Czas być bohaterem! A ja mam już plan! Rozejrzałam się tak, jak mówił Gekson, i znalazłam tę starą skakankę. A ty? Zepsuty rower. To wszystko. Mam przekutą piłkę plażową. Chodźmy! Zostawcie go! Jest mój! Musimy położyć Camerona do łóżka. Już wiem! Wykorzystajmy jego nos. Cameron zawsze podąża za pysznym zapachem, pamiętacie? Ciasteczka! Super go to prędkość! Ciasteczka! Mam cię! Teraz będziesz moją marionetką. Nie! On jest mój! Cameron? Nie! Złapałam! Co? Nie! To mój tort! Nie zaczął nas gonić. Chyba wie, kiedy odpuścić. Ryzykowałeś tortem Gekson'a. Ale go mamy. I te wspaniałe balony mistrza Fanga. Nie słuchasz mnie. Ja lubię moje jaszczurki. Tak ci się tylko wydaje. Zobaczysz, jak fajnie będą wyglądać. To wspaniały tort mistrza Fanga. Chciałem mieć ten tort jaszczurkę, ale zostałem z tym brzydkim czymś. No chyba, że chcesz się zamienić. Nigdy! Hej! No jasne! Nie, tort mistrza Fanga! Tak, ten tort jest ekstra! Naprawdę ekstra! Szczególnie, gdy naciśniesz tutaj. A? Co się tu dzieje? Oj, bo to nie jest zwyczajny tort. To klejący tort przyklejaczowo unieruchamiający! Klejący tort przyklejaczowo unieruchamiający? Tak! Kiedy wszystkie lampki zapalą się na niebiesko, to bita śmietana będzie wszędzie. I gdy ktoś spróbuje ją wyczyścić, to zostanie przyklejaczowo unieruchomiony. Nauczycie się, że nie psuje mi się przyjęć.
Jeśli wszyscy utkną, to nikt nie przyjdzie na przyjęcie urodzinowe Geksona. Wybacz, Gekson, to wszystko moja wina. Być może popełniłem błąd, ale teraz mam pomysł. Czas być bohaterem! Czas zdmuchnąć moją świeczkę. Co to ma być za hałas? Pamiętajcie, pierwszy w środku wygrywa. Wygrałem! Co te pidżakluski kombinują? Chwila, czy to jest jakaś kolejna gra? Dalej, jeszcze jedna rundka. Ale teraz to ja mam plan. I żeby zadziałał, muszę być cierpliwa. Czas być bohaterem! Tak! Wiem, że tam jesteście, Pidgea Mercy, ale długo tam nie zostaniecie. Szybko! Jaki masz plan, Sovello? Zatrzymamy ten pociąg na dobre i zrobimy to razem, we trójkę. Hotboy, ty podskocz i złap kilka gałęzi. Gekson, ty ustaw się obok szynoukładacza. Jasne, Sovello! A wtedy moja kolej. Podam ci gałęzie od Hotboya, a ty użyjesz ich, żeby zatrzymać szynoukładacza i unieruchomić pociąg. Bez szyn Romeo nie będzie mógł dalej gonić swojego warsztatu. Super plan, Sovello! Myślę, że zadziała. O ile tylko zaczekam, aż każdy z was wykona swoją część. Dalej, Pidgea Mercy! Ups! Pamiętaj, Sovello, bez pośpiechu. Teraz ty, Hotboy! Ja tu, no wiecie, zaczekam. Ha! Okej, mój szynoukładaczu, działaj szybciej! Pospiesz się! Super Koto Spot! Moja kolej. Tylko spokojnie. Idealnie, Sovello! Co? Przestańcie, Pidgea śledzie! Za późno, Romeo! Gekson, zatrzymaj szynę układacza! Nie! Pomóż nam, Hotboy! Duszę się! Pomocy! Nie! Koniec przerwy! Czas ruszyć w nowe miejsce. Nie mogę biec za nocnym ninją i ratować Sovello i Geksona. Wykiwał mnie! Sovello miała rację. Złość tu nie pomaga. Szczególnie złość na własnych przyjaciół. Czas być bohaterem. I to na spokojnie jak mistrz Fang. Ups, nie tędy. Na tańczący dalej! Wow! Pomóż nam w końcu! Prosimy, Hotboy! Dalej! Hotboy! No dobrze, czas przyspieszyć. Super Koto prędkość! Hotboy uspokaja się i wykonuje plan ratowania swoich przyjaciół. Uważaj! Już w porządku. Hotboy wrócił. Jest spokojny i opanowany, tak jak mistrz Fang. Super Koto prędkość! Ostatni przystanek dla pasażerów. To była super jazda! Dzięki za ratunek. Bardzo proszę i przepraszam, że się na was wcześniej złościłem. To było bardzo niegrzeczne. W porządku. Wrócił prawdziwy Hotboy. Dziękuję i wpadłem na pomysł. Może jeśli nocny ninja i jego ninja ludki się zezłoszczą, to też się pomylą. Dalej, Pidgea Mercy! Na śliskie śledzie! Co to się... Gekson! Widzę, że zieloniasty poznał smak mojego zamrażacza. Nikt nie wejdzie do mojej nowej kryjówki. I już nikt nigdy nie odbierze mi księżycowej figurki. Ponieważ jest moja! 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 Ha! Wcale się nią nie nacieszysz. Słuchaj, Luno, wygrałaś.
Figurka jest twoja. Idziemy. Wiedziałam, że w końcu się opamiętacie. Co z Geksonem? Uwolnimy go i odzyskamy też moją figurkę. Musisz zbiec schodami pożarowymi, a potem wrócić na górę klatką schodową i wyjść tymi drzwiami. Oby to zadziałało. Leć, Kotboy, teraz. To już koniec, Luno! Kotboy! Wiecie co? Chyba zieloniastego i koteczka też umieszczę w mojej kryjówce. Będą ślicznymi figurkami. Co teraz? Sovello bez kolegów. Może ty też chcesz zostać u mnie jakimś meblem? Czas być bohaterem, chyba. Okej, teraz naprawdę ci ją daję. Księżycowa figurka jest twoja. Tylko wypuść Geksona i Kotboya. Naprawdę mi ją podarujesz? Tak na zawsze? Tak, masz ją na zawsze. A teraz puścisz moich przyjaciół? Nie! Nie? Ale... Co? Zapomniałaś, że jestem zła? A teraz uzupełnię moją kolekcję pijamerso figurek! Sovello! Super Savi Wiatr! A teraz mogę znowu zacząć wypełniać pojemnik chmurami. Do roboty! Więcej chmur! Zbierajcie się w pojemniku! Pomocy! Poradzę sobie. Nie cierpię wody, ale nie tak bardzo, jak nie cierpię zawodzić przyjaciół. Czas być bohaterem! Super go do prędkość! Już lecę, pijamersi! Szybszy od światła! Niezwykły Kotboy wbiega pod chmury! Wow! I wszystkie lecą za nim! Co? Czekaj! Co ty wyprawiasz? Jeśli ja mogę być cały mokry, Luno, to ty też! Odwrócić jego działanie. Hey! Tak! To działa! Gekson, ruchy! Pomóż mi pozbyć się chmur ze zbiornika! Nie ma sprawy! Super Gekko siła! Udało się! Wszystkie chmury zniknęły! I lato uratowane! Oddawaj mi to! Nie! Posłuchaj, to wcale nie jest takie proste! To bez znaczenia! Muszę dogonić Sovellę i się z nią pogodzić! No! Mój pterodaktyl! Odzyskać mojego pterodaktyla i przy okazji złapać pewnego latającego koteczka. Trzymaj się, Kotboy, pomożemy! Sovello! Sovello! Pomocy! Kotboy, co tu robisz?
robisz? Utknąłem! Wziąłem pterodaktyla, żeby cię dogonić i spytać, czy jeszcze mnie lubisz. Ale Romeo znów ma nad nim kontrolę. Oczywiście, że cię wciąż lubię. Oj, to wszystko moja wina. Trzeba było pogodzić się od razu. Fuj, kogo to interesuje? Gramy? Gramy! Niech najlepszy superbohater wygra! Patrzcie, jak ja wspaniale latam! Ładnie, ale spójrzcie teraz na mój super gecko chwyt! To nic w porównaniu do mojego super kotoskoku! Hej! Hej, to niesprawiedliwe! Już czas wypuścić kota z worka. Super koto prędkość! Super gecko siła! Hej, to też niesprawiedliwe! Super koto skok! I tak się właśnie wygrywa. Moje super triki na pewno były najlepsze. W życiu! Ja byłem o niebo lepszy! To ja wygrałem! Tak się składa, że to ja byłam najlepsza. Wygrałam! Znowu! Nikt nie może się ze mną równać. Sovella zwycięża! A? Gekson? Codboy? Codboy! Puszczaj nas! O nie! Luna ich złapała! Gdybym nie próbowała z nimi rywalizować, bylibyśmy tu razem. Hej! Czas być bohaterem! Drużyna A zwycięża! Tak, Picze Pluski? Popatrzcie sobie, jak szybko moje ćmy przynoszą mi łup! Posłuchaj, Luno, twoje ćmy są dobre, ale z pewnością nie są na tyle silne, żeby przynieść największą z zabawek, wielkiego T-Rexa! Co? Banał! Po prostu będą współpracować i go przyniosą.